Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Śnieg spadł, strasznie dużo śniegu już jest. Tylko że się nie lepi niestety. A tak to może bym nagrał coś ze śniegu. Sytuacja taka, może troszkę taczkę zniszczyłem, ale to praktycznie nie moja wina, tylko wiecie, siekierą za mocno walnąłem i się tu rozwaliło. Ale to zaspawa, nie zauważy, się zaspawa. Ale dobra, czekajcie, o dobra, już zaświeciła się lampa. No. Postawię was tu i chcę wam pokazać, jak daję kapustę, jak robię kapustę do tego, dla kur. Biorę wkrętarkę, jakąś ten, jak w ogóle, o, widzicie, wkręcam, potem wyjmuję, wiecie, o tak. Ale siedzi głęboko. Ej, nie dam rady wyjąć. Ej, się zakleszczyła. No ale dobra, wyjmujemy, tak? Nie no, muszę podłożyć tą wkrętarkę. Dobra, ręcznie szybko to zrobię. O. Dobra, już to wyjąłem. O. Jakąś pekińską kapustę wziąłem. O. Dobra. Przechodzi, teraz trzeba tak to robić. O, dobra. Teraz bierzemy jakiś sznurek. Ja mam taki z tego, z kostki słomy, ale wezmę jakiś inny. Bo ten strasznie poplątany, dobra, mam taki ten niepoplątany. Bierzemy po prostu sznurek. Przez to przedziewamy. Tu, o, wychodzi nam z drugiej strony i mamy gotowe. Tu wystarczy teraz wyrównać i powiesić w kurniku taką kapustę. Zaraz zresztą to zrobimy. Nawet przyszedł pies. Chodź! Uciekł. Tam jest. Na którymś miecie na pewno wam pokażę psy. Ale to się nie martwcie, to jeszcze nie. No to pora, bo na razie trzeba robić tu zimno. Dobra. No mam nawet jeszcze jedynie jakieś z obiadu czy czegoś tam przygotowane. Czy jest jakieś jajo dzisiaj? Dzisiaj jajka nie ma. Dobra. Czy tam jest jajo? Chyba nie ma. Dobra, wszyscy są, także co? Idziemy powiesić kapustę, tylko się zastanawiam, gdzie ją dać. Nie wiem, dam ją chyba tutaj. Zobaczymy. Nie wiem, tak będziecie widzieć, będziecie widzieć. Czemu tu przyciąga? No nie wiem, dobra. Także tu będziemy wieszać tą kapustę. Trzeba po nią pójść, wziąć. Dobra, idźcie, 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 idźcie. Czekajcie, muszę sobie przytrzymać tu w ręce, w której mam kamerę. Widzicie, jak dziubię już. Nie wiem, jak wyjdę, to chyba tak zrobię. Może byście widzieli. Dobra, idź. Dobra. Myślę, że będzie tu dobrze. Także wiążemy, nie wiem, jakoś tak, to może zawiążemy. Myślę, że kaczki też skorzystają. O. No, i mamy zawiązane. Tu. O, widzicie, już jedzą, dziobią tą kapustę. Także dobrze. Idziemy teraz, damy trochę pszenicy, mieszanki, jakieś pióra. Dobra, otwieramy. Muszę jeszcze wmieszać, bo daję tu więcej kukurydzy.
Dobra, sypniemy, no idźcie. Sypniemy tam do kurnika, to się tam zmrowią. To se na spokojnie wszystko wydziubią. Także damy im tu jeszcze trochę. Myślę, że łopatka teraz wystarczy. Jeszcze ich tak nie są zamykane na całą noc teraz. Znaczy nie zamykam, może znaczy jeszcze tu przyjdę je oporządzić na noc. Co jeszcze? A jaja dalej są zmrożone, popękane, ale to nic. Powoli już odmarzają, bo już nie ma aż takich minusowych temperatur. Co dalej miałem robić? Idziemy jeszcze po odpadki. To czekajcie. O, tu was postawię. Czekajcie, zaraz wrócę z odpadkami. Jestem. Mamy tutaj odpadki. I przy okazji wiem, że tu jest pies. Tyle co tutaj był. O. Jest tutaj. Taki piesek. Nie? Dobry. No to ten mi właśnie zagryzł kurę. No ale co zrobić? Wołają go tam z domu. Dobra. Mamy takie odpadki, jakaś bułka. Dobra, to sobie z nim jakoś poradzą, jakieś jabłko. Tu kury lubią. No dobra, same dobre rzeczy dla nich. To zrobimy tak. Buły im damy na końcu. I buły damy na chwilę tu. To się nic nie stanie. I tak. O, no odczep się, dobra. A to im teraz wygarnę. O. Dobra, idziemy im to dać. W sumie jeszcze można poprosić to na koniec tym. Jeszcze tą.
wody nalałem. No, tu przepiórki jeszcze nie wypiły. No i się z wami już będę żegnał. Do następnego gniota. Cześć.